Chodnik i ścieżka rowerowa wiodące wzdłuż ulicy Wojska Polskiego od skrzyżowania z ulicą Leśną do stacji paliw położonej w sąsiedztwie ronda Unii Europejskiej ukończone. 3-metrowej szerokości ciąg pieszo-rowerowy ma długość około 200 metrów. Wymieniono tu stare krawężniki, usunięto stare betonowe płyty, poprawiono stan trawników. Po części udało się także doprowadzić do właściwego stanu fragment chodnika po zachodniej stronie ulicy Moniuszki. Nowy ciąg pojawił się na odcinku od ulicy Chopina do wysokości zjazdu do Bike Parku. Jak informuje Zarząd Dróg i Zieleni, w przyszłym roku remont nawierzchni będzie kontynuowany. Jeszcze przed zimą nowe oblicze mają zyskać chodniki przy ulicach Akacjowej i Jana III Sobieskiego. Na naprawę po budowie gazociągu liczyć mogą również mieszkańcy ulic Parowozowej i Artyleryjskiej. W tych lokalizacjach nowe nawierzchnie ciągów pieszych oddane będą do użytku jeszcze w listopadzie.